Witajcie, jestem Jakub i powiem wam parę słów na temat tego pana z zdjęcia. To jest Tomasz Merton, który był dzisiaj już wspomniany. Tak, żeby pokrótce wam powiedzieć, jak jest osadzony w czasie i kim był. Powiem tak, urodził się w 1915 roku we Francji, aczkolwiek jeszcze w tym samym roku wraz z rodzicami wyruszył do Stanów Zjednoczonych, gdzie posiadał swoich dziadków. Jego mama zmarła, kiedy miał 6 lat, miał jeszcze brata. Ojciec był malarzem, dużo podróżował i szukał miejsca, gdzie mógłby wystawiać swoje obrazy i sprzedawać je. Stąd też dużo podróżowali. Niedługo żyli w Nowym Jorku. Niebawem wyruszyli z powrotem do Francji, gdzie Tomasz skończył liceum. Zakochał się w tym kraju, zresztą był Francuzem, to naturalne. Następnie wyruszył do Anglii, gdzie potem, jak już skończył wszystkie egzaminy w liceum, zaczął studia w Cambridge, ale niestety nie udało mu się i został po jednym roku wydalony z uniwersytetu, po czym udał się do Stanów. Tam udało mu się skończyć Columbia University, gdzie studiował literaturę angielską. W międzyczasie dużo podróżował. Europa, Niemcy, Rzym, w którym się zakochał, również Bermudy, Stany Zjednoczone. Z istotnych rzeczy, Merton po skończeniu Uniwersytetu w Columbia w 1938 roku przeszedł na katolicyzm i ochrzcił się. Następnie wykładał na Uniwersytecie Świętego Bonaventury. Tam wykładał literaturę angielską. I najważniejsza rzecz w jego życiu polegała chyba na tym, że w pewnym momencie stwierdził, że jest powołany do życia zakonnego i ostatecznie w 1941 roku przybył do klasztoru Getsemani w Kentucky, gdzie został już do końca jako zakonnik. Z tym wyjątkiem, że dużo podróżował również, dlatego że w dalszym swoim życiu, jak stwierdził jego opat, powołany do pisania, napisał bardzo dużo. Prowadził wiele dialogów między innymi religiami oraz ekumenicznych dialogów. Stąd też dużo podróżował, jak powiedziałem. Tomasz Merton odszedł z tego świata w 1968 roku w Bangkoku w czasie jednej z podróż. I to tyle, jeżeli chodzi o jego taką krótką biografię. Gdyby ktoś z was chciał oczywiście wiedzieć więcej, zachęcam. To bardzo ciekawa biografia. I dużo się w jego życiu wydarzyło. Natomiast gdybym tak miał powiedzieć coś więcej o tym, o czym mówił, o czym myślał, było tego strasznie dużo oczywiście, więc nie sposób mi wszystkiego wymienić w krótkim czasie. Aczkolwiek jednym z jego cytatów, jedną z rzeczy, które powiedział, było to, że według niego ambicja tam, gdzie się kończy, nasza ambicja, tam zaczyna się nasze szczęście. Tomasz dużo mówił o naszym dzisiejszym świecie, o tym, jaki jest szybki i pełen rzeczy, i jak bardzo biegamy, i jak bardzo ambicja nas żera tak naprawdę, wszystkie rzeczy, które musimy zrobić, żeby być kimś, żeby coś zrobić, coś osiągnąć. I wiem, że są to bardzo banalne rzeczy, bo każdy z nas słyszał je na pewno już tysiące razy, ale warto o tym pamiętać, bo ten świat to raczej nie jest to, jak twierdził Merton, a ten świat to jest takie jarzmo grzechu, takie ciężkie jarzmo grzechu. W przeciwieństwie do tego stoi coś, co Merton nazywał słodkim jarzmem Chrystusa. To było bardzo ciekawe, bo dla niego słodkie jarzmo Chrystusa, taki oksymoron, to strasznie fajna rzecz i łatwa. My przez całe życie ulegamy temu ciężkiemu jarzmu grzechu. Wydaje nam się, że to jest tak naprawdę co nam się przyda do szczęścia, co nam da to szczęście, bo za szczęściem biegniemy wszyscy. Ale tak naprawdę prawdziwe szczęście to jest to słodkie jarzmo Chrystusa. Wystarczy tylko, jak to szło, rzucić wszystko, sprzedać, zaprzeć się samego siebie i pójść za Chrystusem. Wystarczy tylko pójść i nic więcej.